Bo ten 17 wrzesień, czyli wkroczenie Sowietów do Polski, to była naturalna konsekwencja zaplanowanego 23 sierpnia paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli rozbioru, kolejnego rozbioru Polski. I w tych faktów wymazać się nie ma, tym nie da, tym bardziej, że żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń, którzy tutaj za nami siedzą bądź stoją i pielęgnują albo dbają o to, ażebyśmy my, młodsze pokolenie albo średnie pokolenie, tą pamięć pielęgnowali. Miałam 9 miesięcy, jak nas wywozili, brat miał 6 lat, brat nie przeżył, 8 lat miał, jak pochowali rodzice, bez trumny, bez kościoła, bez cmentarza, bez niczego, musieli zakopać do ziemi. Mam zdjęcie pamiątkowe. Także ja przeszłam świat cały. Ja byłam wywieziona w 40 roku, 10 lutego i w 46 wróciliśmy do ojczyzny. No, póki jeszcze żyjemy, póki jeszcze jest nasz, już nasz jest garstka, bo to są wszystko ludzie starsi, już odchodzą, ale chcemy jeszcze tą niezakłamaną prawdę przekazać młodemu pokoleniu, żeby wiedzieli, co Sybiracy przeszli na nieludzkiej ziemi, jak poświęcili po prostu swoje życie, jak te mamy nasze biedne nas po prostu wychowywały w takiej przyjaźni, w takim oddaniu dla ojczyzny. To, co dane nam było przebywać tam przez 6 długich lat, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. To nigdy nie zginie z nas, z naszych uczuć, z naszych wspomnień, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.